Witajcie, drogie światusy. Dzisiaj jest odcinek na temat zakazanych zawodów u świadków Jehowy. Świadek Jehowy nie może być księdzem ani papieżem. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału. Bardzo dziękujemy. Koniec odcinka. Dobra, ale nie. To był żart. To był żart. Nie zostawimy was tak bez żadnej wiedzy. Oczywiście, że świadek Jehowy nie może być papieżem, ale kim jeszcze nie może być? Tak. Powiemy ci o tym, czy istnieje taka lista zakazanych zawodów i czy są takie czynności, których nie mogą świadkowie robić. Mhm. No właśnie, z tą listą pewnie się spodziewaliście, że wyciągniemy teraz taki zwój, jak Mojżesz wyciągnął z... Tak, już dwa wymieniliśmy to, więc już mamy dwa zawody. Tak, ale tak naprawdę nie ma takiej listy spisanej, która by mówiła, że tym i tym nie możesz być. Za to jest lista zasad, no nie? Mhm. Znaczy, generalnie tak, lista jest zasad, które jakby mówią wprost, za co świadek Jehowy może być wykluczony. Bo nie chodzi o to tylko, że świadek coś może, a co nie może, tylko grożą mu konkretne konsekwencje, czyli wykluczenie, a już doskonale wiecie, z czym to się wiąże, jeżeli ktoś zostaje wykluczony. Natomiast lista zasad, dwa podstawowe pytania, które świadków Jehowy dotyczą, to czy po pierwsze będzie w pracy robił coś, co jest sprzeczne z Biblią, z Biblią świadków, z tym, tak, co wierzą. Na przykład jest taki werset, że nie będą się uczyć zabijania, dlatego żaden świadek nie zostanie, nie wiem, zawodowym żołnierzem, policjantem, bo to się wiąże z trzymaniem broni. Tak, czyli tak konkretnie. Natomiast drugą rzeczą, która tu daje pole do popisu wielu osobom, wielu starszym, do interpretacji jest to, czy praca, którą ktoś wykonuje jako świadek Jehowy, no nie przyczynia się pośrednio również do tego, co Biblia zakazuje. I tu ja się wtrącę, że bardzo dużo zależy od społeczności i od jakby charyzmy starszych w danej społeczności. Na pewno inaczej to będzie na przykład w takim małym mieście, jak ja się wychowywałam, gdzie jak to powiedział coś starszy, to było niemal święte słowo, a na pewno inaczej będzie w takiej Warszawie, w Krakowie, w którym... Albo bardziej, w Łodzi. Tak. Bardziej liberalne poglądy mają często. Przy czym wiesz, Sara, że te zasady są jakby te same dla wszystkich. Te same, ale wiesz jak jest przecież. Czyli po prostu będą takie prace, tak jak wspomnieliśmy, do których świadkowie Jehowy nie pójdą. Jak na przykład ten żołnierz, policjant, bo będzie miał broń. Ale na przykład, jeżeli pośrednio na przykład będzie się przyczyniać do takiej pracy, powiedzmy, że ktoś będzie chciał pracować w recepcji, w samej recepcji będzie wszystko ok. Natomiast jeżeli to by miała być recepcja w klinice aborcyjnej na przykład, to już w ten sposób, mimo że nie będzie takich zabiegów wykonywał, to w jakiś sposób pośrednio się do tego będzie przyczyniał swoją pracą, więc nie może takiej pracy wykonywać. Za to zostanie wykluczony. Tak samo takim punktem jest hazard. Co prawda w Polsce kasyn nie mamy, nie mamy jakby tego problemu, tak to nazwijmy, ale mamy takie punkty różne. Tak, z automatami. Z automatami. No i taki świadek nie mógłby... Nawet myć podłogi w holu. Tak, tak, bo w pewien sposób popierałby wtedy taką działalność. Tak, czyli tak wprost świadkowie nie pójdą do takiej pracy, bo nie mogą, bo za to mogą zostać wykluczeni. Natomiast będą też takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś będzie pracował u kogoś w firmie. Na przykład będzie to firma budowlana i... No ktoś jest, nie wiem, hydraulikiem na przykład. Tak. I załóżmy, że ta firma będzie wykonywać remont, nie wiem, plebanii, czyli miejsca w pewnym sensie związanego z kultem religijnym. Znaczy dla świadków to jest fałszywy kult, bo jedyna słuszna droga to jest ich religia. Więc równie dobrze to mógłby być, nie wiem, jakakolwiek inna świątynia. Tak. I na przykład może się zdarzyć tak, że twój pracownik, który jest świadkiem, odmówi wykonania pracy w takim miejscu, ponieważ nie pozwala mu na to jego sumienie. Więc tak się może zdarzyć, musisz się na to przygotować. Patrzeć, jak masz kilku pracowników, którzy potrafią wykonać daną czynność, ale jak masz na przykład jednego, który może to zrobić, takiego specjalistę, no to już jest problem.
Tak, w ogóle ten kwestia właśnie tego fałszywego kultu jest dość sporym problemem u świadków, nawet chyba większym niż cały ten hazard i kwestia sumienia. Na przykład mamy historię z naszego podwórka, no nie? Babeczka Tak. pracowała. Mamy w mieście taką samą fabrykę bombek. Są podobno bardzo ładne. Ja się tematem nie interesowałam jeszcze, Tak, nie miałam ale potrzeby, teraz się może zainteresuję. tak, ale w ogóle jak podaje nasz informator, no ta kobieta została świadkiem Jehowy, czyli pracując w tej fabryce bombek, pozwolono jej zostać, przyjęła chrzest, a później dano czas, żeby tą pracę zmieniła. Dano jej 2 lata, przedłużano te pół roku, o których mówi podręcznik dla starszych, ma zmienić pracę, ma zaufać Jehowie, ma się tym nie przejmować. Jeżeli tego nie zrobi, to zostanie wykluczona. Czyli najpierw ją wciągnięto, a potem dano jej ultimatum. I sytuacja skończyła się tak, że chyba nie zaufała Jehowie. Chociaż mówiła, że ufała. Bo ja osobiście ją znam i rozmawiałem z nią na ten temat również, jak ona się z tym czuje. Ale później już odeszliśmy w sumie ze zboru. Została wykluczona. Nie wiem jak teraz, ale została wykluczona za to, że pracowała przy produkcji bombek na choinkę. A to jest związane z fałszywym kultem religijnym, więc. Czyli wiecie, pewnie myślicie, że świadkowie nie mogą podejmować jakiejś, nie wiadomo jakiej pracy, nie wiem, może być stripteaserką czy czymś, a tutaj po prostu A praca. prostytutką też nie mogą być. Tak, ale to jest fabryka bombek, to tak naprawdę nie robisz nikomu niczego złego. Tak, czyli chodzi o to, że twoja praca jest związana z czymś, z 3 rzeczami, bo tak naprawdę Tak. zaraz o nich powiemy. Czyli pierwszą z nich będzie to, że na przykład będzie przyczyniała się, ma coś wspólnego z Babilonem Wielkim, bo tak świadkowie Jehowy nazywają wszystkie inne religie. Babilon Wielki, który zostanie wkrótce zniszczony. Ale w ogóle ciekawa sytuacja jest, Sara, z tym, że na przykład masz firmę, jesteś hydraulikiem, dzwoni do ciebie proboszcz z jakiejś plebanii, wyszukał twoje ogłoszenie i dzwoni i mówi tak, cieknie rura, bardzo proszę przyjechać, zalewa nam plebanię, zalewa nam kościół i nasze obrazy i coś tam jeszcze ulegnie zniszczeniu. I taki świadek może wykonać taką usługę. I nie będzie miał większych problemów w zborze za to, że taką rzecz wykonał. Ale jeżeli ten sam proboszcz zadzwoniłby i powiedział, że słuchaj, jest tutaj do wykonania no, wymiana instalacji hydraulicznej, Taka chcielibyśmy dłuższa praca skorzystać na spokojnie. z Twoich usług, to taki świadek nie ma prawa wykonać takiej usługi. I niby wszystko jest kwestią sumienia, ale za to pierwsze nie grożą mu żadne konsekwencje, Bo natomiast za to tą. takie nagłe, nie? Takie. Tak. I do końca osobiście nie rozumiem Czym różnicy. się jedno różni od drugiego? No co prawda tutaj, no tu jest awaria, tak? Ale tak naprawdę jest to wykonana praca związana z ochroną jakby tutaj fałszywego wielbienia, tak to się Tak, nazywa. staniem świadków. No ale. Ale jeżeli wy na przykład macie jakieś zdanie na ten temat, to chętnie byśmy zobaczyli w komentarzach, co o tym sądzicie. I to jest ciekawe, że nawet to może być problemem to, że na przykład ktoś pracuje w kiosku i komuś sumienie może nie pozwolić na sprzedanie, nie wiem, tych kuponów lotto, tak? Tak, bo w ogóle jako świadek to nie możesz grać w lotto, bo to też jest hazard. A co dopiero, kiedy byś na przykład ty prowadził taki kiosk i oferował takie usługi dla swoich klientów? No, w wielu sytuacjach mogłoby to się skończyć wykluczeniem. No i jeszcze jest jedna zasada, przynajmniej tak było w książce Trwajcie w miłości, którą kiedyś studiowaliśmy jako świadkowie. Nie może być twoja praca sprzeczna z zasadą neutralności. No i tu oczywiście A co to jest najpierw? no, musisz zawsze być lojalnym względem Królestwa Bożego. Czyli na przykład tu też wchodzi w grę bycie żołnierzem czy policjantem, bo w ten sposób okazujesz lojalność państwu. Czyli nie angażowanie się w żaden sposób w politykę i wszystko, co jest z tym Tak. związane. No, ale my na przykład, Edwin kiedyś zachował się neutralnie, bo przyszli do niego klienci z prośbą o drukowanie banerów przed wyborami. No i odmówiłem, ponieważ to jakby było sprzeczne z moim sumieniem i uważałem, że wtedy nie zachowam neutralności, drukując takie banery wyborcze, więc przepadło nam zlecenie na 10 tysięcy złotych.
wtedy byłem dumny. Ale to była, no powiedzmy, duża rzecz dla nas jako firmy, bo no by była fajnie zarobiona kasa, lekko, szybko, no ale nie, bo mamy wyższe ideały. No właśnie. Ale ktoś z was w komentarzach pisał o sytuacji, w której sprzątaczki, nie pamiętam, czy to była szkoła, czy jakiś inny budynek, były świadkami i odmówiły wytarcia z kurzu godła. A i generalnie jest tak, że nigdzie w publikacjach, przynajmniej ja się nie natknąłem, ale myślę, że nie ma czegoś takiego, że jest napisane, że nie wolno wytrzeć godła nie, z kurzu. Nie, to nie jest żadna odgórna nauka, ale to pokazuje, jak bardzo te niby zasady danie świadkom możliwości podjęcia decyzji, jak bardzo miesza im w głowach. Jak bardzo wpływają na bardzo drobne kwestie, na drobne sytuacje w życiu. Mm-hmm. No właśnie, no i to niby była kwestia sumienia tej babki, tej sprzątaczki, czy ona wytrze z kurzu to godło, czy nie. I tu wchodzimy w taką rzecz, jaką jest kwestia sumienia, która jest w sumie bardzo rozbudowana i można by o niej mówić na godzinami. Kwestia sumienia, tylko kwestia sumienia twojego własnego i sumienia drugich. Tak, bo musisz być w zgodzie ze swoim sumieniem, ale musisz być w zgodzie z sumieniem innych u świadków, nie? Tak, i przede wszystkim musisz robić tak, żeby nie gorszyć drugich. Mhm. Tak, bo załóżmy, że ktoś na przykład jest nauczycielem w klasach 1-3. I w tym programie taka jest nauka, że idą święta po kolei wszystkie, Boże Narodzenie, Wielkanoc i tak dalej. Robi się z dziećmi te różne prace plastyczne i tak dalej. I taki nauczyciel, który jest świadkiem, no to stoi przed takim pewnym wyzwaniem, co on zrobi. Czy narazi swoje sumienie i sumienie innych członków zboru i wykona z dziećmi tę choinkę, czy będzie w pracy robił pewne problemy i na przykład szukał zastępstwa na te dni i mieszał też w głowie dzieciom. No właśnie, to są takie różne nietypowe sytuacje. Tak, bo on jeżeli na przykład by mógł zaakceptować, że musi to zrobić w pracy... Tak, to jest jego praca, ja muszę to zrobić. To mogłoby być na barkach jego sumienia. Natomiast jest właśnie to kwestia tego, żeby nie gorszyć drugich. Mhm. I na przykład gdyby ktoś się dowiedział, ktoś mógłby być urażony. Na przykład możesz też prowadzić... No, mieć inny biznes, bo kwestia jak pracujesz to jest jedno, ale jak na przykład prowadzisz swoją firmę to też jest bardzo trudne. To wtedy świadkowie uważają, że masz ogromny wpływ na to, co sprzedajesz, jakie usługi oferujesz i wtedy wymagają więcej. I komu to oferujesz? Że on może mieć sklep z zabawkami i jest takich dwa szczególne okresy, zwłaszcza ten przed świętami, kiedy możesz zaoferować... Nie wiem, promocje świąteczne na przykład, tak to nazwijmy, nie? Tak, no najwięcej zabawek się wtedy sprzedaje, jeszcze na Dzień Dziecka to miałem na myśli, ale na przykład kogoś może to zgorszyć, że ty wykorzystujesz takie okazje do tego, żeby oferować swoje produkty. Albo jak ktoś będzie szczególnie bardzo duchowym świadkiem, to będzie go gorszyć, że w ofercie w swoim sklepie masz na przykład jakieś zabawki demoniczne, nie? Jakiegoś czarodzieja, albo coś z Harry'ego Pottera, albo z innej bajki. Bo to jest przecież złe i ty nie powinieneś tego sprzedawać. I wiecie, w normalnym życiu to nikt ci nie powinien wchodzić w twój biznes, o którym nie ma pojęcia i mówić ci, tego powinieneś sprzedawać, a tego nie, a w ogóle to najlepiej rzuć to wszystko i spędzaj cały czas na głoszeniu ludziom o Jehowie. Nie, w normalnym świecie to ludzie w ogóle nie wchodzą w butami w czyjeś życie. Tak. A u świadków tak, wchodzą mi to bardzo. Kiedyś w ogóle robiliśmy taki sklep internetowy dla jednych klientów, którzy byli świadkami i oni oferowali prezenty. I prezenty to się nam kojarzą z różnymi okazjami, a świadkowie jakby... Nie obchodzą tych okazji. Nie obchodzą okazji. Więc tam na przykład w tym sklepie nie było takich kategorii jak na przykład Dzień Babci, Dzień Dziadka, Święta i tak dalej, urodziny, imieniny, tylko na przykład dla babci... I to tak naprawdę chodzi tylko o nazewnictwo, ale to naprawdę tak, ma duży... Tak, bo ja jestem pewna, że gdyby ktoś to sprawdził, to by się okazało, że produkty z kategorii dla mamy najlepiej się sprzedawały w maju. Bo ja też prowadzę sklep internetowy i wiem, jak to działa, no nie? Tak. Ale to jest to tylko było takie nazewnictwo puste, żeby nikt się nie czepiał. Tak, ale szczególną jeszcze rzeczą jest to, jak dorastasz i przychodzi moment wybrania swojej drogi życiowej. Mhm. Kiedy jesteś nastolatkiem, musisz wybrać szkołę, musisz wybrać zawód, to jest również to bardzo trudne z punktu widzenia takiej młodej osoby, ponieważ jest jej narzucane bardzo wiele rzeczy. Tak, bo jest różnica między osobą, która zostaje świadkiem jako
osoba dorosła i już ma jakiś zawód. Chociaż zdarza się to rzadko. I teraz coraz rzadziej. Najczęściej zostają ochrzczone dzieci nawet. 7-letnie coraz młodsze. I w momencie, gdy jesteś w liceum, czy tam w technikum i kończysz szkołę, to nagle oczy całego zboru są zwrócone na ciebie i wszyscy patrzą, jaką ty decyzję podejmiesz. Najlepiej by było oczywiście, jakbyś skończył szkołę na tym etapie liceum czy technikum i zaczął pionierować. Tak. No ale nie każdy tak chce. A niektórzy chcą iść na studia, które są... No, studia! Zakazane. Zakazane. Ale to o tym jeszcze kiedyś tam opowiemy. Dlatego są tacyś młodzi świadkowie pod dużą presją, a taką sytuację ja wam opowiem z mojego życia, bo kiedyś rozmawiałem z ojcem, który był starszym zboru, jego córka, ja nie pamiętam, wydaje mi się, że to był Sara, ratownik medyczny, i ojciec bardzo tak prześmiewczo mówił o swojej córce, że wybiera zawód, który totalnie nie będzie potrzebny po Armagedonie, bo przecież nie będziemy chorować, nie będzie to potrzebne. Tu idziemy powinna zostać budowlańcem, bo tak. Będzie trzeba budować domy i odbudować ziemię. Idziemy z takim nastawieniem, że ten Armagedon jest tuż zaraz, on będzie za rok, góra za 2 lata. I po co ty masz, nie wiem, być prawnikiem, lekarzem, kimkolwiek, kim tam sobie wymyśliłeś, bo jedyne praktyczne zawody to możesz być, nie wiem, kurde, rolnikiem, żeby hodować to te owoce i warzywa w raju, a najlepiej budowlańcem. Okien. A mycie okien po co? No żeby myć okna, żeby było czysto. No tak. Krótko podsumowując, świadek Jehowy nie może być papieżem, księdzem, politykiem i nie może mieć w ręce broni ani miecza, gdyby na przykład chciał zostać rycerzem. Tak, jego praca musi przestrzegać takich zasad, że nie może dotyczyć fałszywego kultu, czyli każdej innej religii, która nie jest związana ze świadkami Jehowy, nie może łamać zasady neutralności. Czyli na przykład nie może być politykiem. Tak, i nie może być związana z hazardem. Mhm. Ale jeżeli znajdziesz już taką pracę, która spełni te wymagania i jeszcze nie będzie gorszyć drugich, to ta praca musi przede wszystkim pozwalać tobie w pełni chwalić Jehowę. Czyli pozwalać tobie uczęszczać na wszystkie zebrania w tygodniu, na zgromadzenia, a dodatkowo jeszcze musi pozwalać tobie głosić minimum 10 godzin tygodniowo. Tak, czyli jeśli twoja praca jest taka, że na przykład dostajesz po godzinach albo... nie wiem, w sobotę czy w niedzielę, musisz gdzieś pojechać. Albo pracujesz na zmiany, no tak, to też jest problem. I nie jesteś na zbiórce w sobotę rano. Oj, no to już tak. Dlatego dziękujemy, że oglądaliście ten odcinek i podzielcie się, prosimy, takimi absurdami związanymi z zawodami i z pracą wykonywaną przez świadków, które znacie. Wydaje mi się, że będzie ciekawa dyskusja w tych komentarzach. A teraz nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału i zostawić łapki w górę. To jak zawsze o tym przypominamy. Ponieważ zbliżamy się już do 1000 wyświetleń, do 1000 subskrypcji. A wtedy zrobimy sesję pytań i odpowiedzi, które możecie słać, te pytania, na naszego maila światusy@gmail.com, a my zrobimy taką sesję kwandy. Q&A. Tak. I odpowiemy na wasze pytania. Dlatego cieszymy się, że byliście znowu z nami i do zobaczenia.